Horoskop na rok 2024 dla znaku bliźniąt. Oczywiście, tak samo jak poprzednie, podzielony na 6 części, każda część dla urodzonych w innych datach. Po to właśnie, żeby ten horoskop był wiarygodny, żeby był faktycznie horoskopem astrologicznym i żeby miał sens. Prognozy oparte są jedynie o tranzyty planet bieżących do Waszego Słońca urodzeniowego. Stąd no, nie może tu być mowy o tym, że to jest pełen horoskop na dany rok, bo w kosmogramie macie jeszcze mnóstwo innych planet i parę ważnych elementów, do których te bieżące planety też robią tranzyty i które mogą być nawet czasami ważniejsze od tych do Słońca, chociaż ono jest jednym z głównych aktorów naszych kosmogramów, więc te wszystkie wydarzenia, w którym bierze udział, są istotne i zwykle zauważalne, szczególnie kiedy tranzytują je planety powolne, które działają nawet kilka lat. Horoskop na rok 2024 dla urodzonych w znaku bliźniąt w dniach od 21 do 25 maja. Już od sierpnia ubiegłego roku do końca stycznia odczuwasz kwadraturę Saturna do swojego urodzeniowego Słońca. To nie jest pierwsza fala tego wpływu, więc dawał Ci się we znaki wcześniej, szczególnie właśnie w zeszłym roku. Ale dobra wiadomość jest taka, że to już jego ostatnia odsłona. Jest to jednak dość istotny tranzyt, dlatego mimo wszystko warto o nim wspomnieć, szczególnie, że takie ostatnie fale są zwykle najbardziej odczuwalne. Człowiek pod jej wpływem staje się bardziej brutalny, bezpośredni i natarczywy, co powoduje, że nasze problemy się nawarstwiają. Trzeba tę lekcję pokory przeczekać i pogodzić się, przynajmniej na razie, z jej skutkami. Gdyż walka z tym, co teraz się dzieje, to jest czysta strata energii. Niemniej jednak proszę pamiętać, że takie wydarzenia mają na celu usunięcie z naszego życia tego, co w nim jest dla nas szkodliwe. Chociaż nam się w tym momencie, kiedy to się dzieje, wydaje to zupełnie niewłaściwe. Od połowy stycznia do początku września i od połowy listopada aż do marca 2026 z różnym natężeniem będzie Wam towarzyszył trygon Plutona do Słońca urodzeniowego. Jest to bardzo ważny okres wielkich możliwości, szczególnie w dziedzinie domu, w którym występuje Wasze Słońce urodzeniowe i domu, który mieści się w Lwie w Waszym kosmogramie urodzeniowym. To czas awansu, postępu, rozwoju i cieszenia się szacunkiem, przynajmniej na polu tej dziedziny, o której mówimy, tak? Tych ważnych domów w horoskopie, gdyż w ramach uznania możecie liczyć się z przydzieleniem nowych obowiązków, które jednakowoż nie będą dla Was przykrym obciążeniem, a właśnie takim dowodem wyrazu tego, że ktoś Wam ufa, że Was ceni, że jesteście dla niego ważni. Nie przerażą Was te obowiązki, bo będziecie też mieli większą pewność siebie. Poza tym to czas bardzo dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. W każdym razie to, co teraz osiągniecie, będzie miało bardzo duży wpływ, często na całe Wasze życie. Należy tutaj dodać, że od maja do początku września planeta będzie w retrogradacji. A to znaczy, że osiągnięcia będą nieco mniej spektakularne, bardziej będziecie je kontemplować w sobie. Pewne sprawy w pewnym sensie usną, ale potem znów wszystko będzie szło zgodnie z planem, nawet jeśli nieco zmodyfikowanym. Kolejnym istotnym tranzytem jest opozycja Pallas do Waszego Słońca urodzeniowego. Pallas jest planetoidą, która porusza się dość szybko i zwyczajnie nie bierze się jej pod uwagę w trakcie takich prognoz długoterminowych, niemniej jednak w tym wypadku ona zwolniła ze względu na to, że będzie pokonywać tę samą drogę trzy razy, czyli do przodu, do tyłu, do przodu.
I dlatego w tym wypadku dla Was akurat ten tranzyt jest istotny. Od 2 do 4 tygodnia lutego, a potem od końca kwietnia do połowy maja, następnie od początku 2 do połowy 3 dekady września, zapanuje nieco nerwowa atmosfera, kiedy rozsądek podpowie rozwiązania, które wcale nie będą zgodne z Waszymi dążeniami. Stąd wrażenie, że Wasza kreatywność musi być teraz wykorzystywana całkiem nie tak, jakbyście sobie tego życzyli. Dodatkowo trzeba dodać, że od końca kwietnia do połowy maja Pallas będzie w retrogradacji, co spowoduje, że zaistniała sytuacja będzie Was bardziej wewnętrznie męczyć. Więcej będziecie myśleli o problemach, niż one faktycznie będą się działy. Być może jednak trzeba będzie coś zrobić od nowa, z czegoś może zrezygnować. Tranzyt nie jest zbyt długi i też niespecjalnie jego działanie pozostawi po sobie jakieś bardzo wyraźne ślady, więc trzeba po prostu go przetrwać. Od końca maja do połowy czerwca Jowisz utworzy koniunkcję do Waszego Słońca natalnego. Jest to czas pozytywnej energii i optymizmu, który można wykorzystać na naukę i rozwój osobisty. Trzeba jednak pamiętać o tym, że mimo tego, że jest to czas taki bardzo energetyzujący, bardzo radosny, dający takiego pozytywnego, powiedzmy sobie, kopa, no to trzeba pamiętać o tym, że nasz organizm mimo wszystko nadal potrzebuje odpoczynku i trzeba sobie ten odpoczynek zapewnić. Poza tym no trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli czegoś jest za dużo, to też nie jest dobrze. Kolejnym istotnym tranzytem jest trygon Lilith do Waszego Słońca urodzeniowego. Od końca czerwca do połowy sierpnia, w związku z tym dążenie do przyjemności, tak w sensie fizycznym, jak i w każdym innym, będzie doskonałą formą relaksu, która pomoże w realizacji celów osobistych. Więcej odwagi pozwoli Wam odkryć nieznane dotąd powody do zadowolenia z życia. Nawet jeśli trudno będzie się oprzeć jakimś pokusom, fakt, że im się ulegnie, nie pociągnie za sobą żadnych poważnych konsekwencji, a poszerzy Wasz wachlarz doświadczeń i może zainspirować. W życiu mężczyzn może pojawić się niezwykła, interesująca kobieta, zupełnie inna niż te, które do tej pory znaliście. Ostatnim tranzytem dla Was ważnym w tym roku będzie sekstyl Marsa do Słońca, który nastąpi od końca 1 do początku 4 tygodnia listopada, potem od początku 3 dekady grudnia do końca 1 tygodnia stycznia, a następnie już w przyszłym roku w kwietniu. I będzie to taki przypływ sił witalnych i poprawa zdrowia, o ile były z nim jakieś problemy. I da to szansę na wykonanie sporej pracy. Nie zabraknie Wam też zapału, pewności siebie i nowych możliwości. Dziedzina będzie oczywiście tych nowych możliwości i tej największej energii będzie związana jak zawsze z domem, w którym przebywa Wasze Słońce urodzeniowe i z domem, który przebywa w znaku Lwa. Wzmoże się Wasza chęć zaspokojenia wszelkich instynktów i wzrośnie temperament. Trzeba dodać, że w grudniu i styczniu planeta będzie w retrogradacji, co nieco zmieni kierunek działań i je wyhamuje. Nieco bardziej skupicie się na swoim wewnętrznym ego, popracujecie może trochę nad sobą w duchu zmian wymaganych od Was karmicznie. To wszystko, jeżeli chodzi o roczny horoskop na rok 2024 dla urodzonych w znaku bliźniąt od 20 do 25 maja. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, szczególnie prognoz miesięcznych, gdzie będzie więcej informacji, więcej planet i więcej szczegółów. A poza tym zapraszam do subskrybowania kanału, dlatego że wtedy będziecie wiedzieli, kiedy te nowe filmy się pojawią. Do widzenia! Horoskop na rok 2024 dla urodzonych w znaku bliźniąt od 26 do 30 maja. Pierwszym istotnym tranzytem będzie Saturn w kwadraturze do Waszego Słońca urodzeniowego,
Od połowy stycznia do końca lutego będzie Wam towarzyszył. To nie jest pierwsza fala tego wpływu, więc dawał już się we znaki w zeszłym roku, a dobra wiadomość jest taka, że ta odsłona jest ostatnia. To jest dość istotny tranzyt, dlatego mimo iż nie będzie dużo roku nam jakby towarzyszył tego kolejnego, warto o nim wspomnieć, szczególnie dlatego, że te ostatnie przejawy są zwykle najbardziej wyraziste. Człowiek pod jego wpływem staje się bardziej brutalny, bezpośredni i natarczywy, co powoduje, że Wasze problemy się nawarstwią. To jest taka lekcja pokory i trzeba ją naprawdę przyjąć i się spogodzić z tym, co się teraz dzieje, bo walka z tym to jest tylko strata energii. Trzeba też zdać sobie sprawę z tego, że wszystko to, co wydaje nam się teraz jakąś taką karą, krzywdą, no bo to zwykle nie są dobrze odbierane wydarzenia, stratą, to i tak ma doprowadzić do tego, żeby nasze życie było pełniejsze, lepsze i z czasem jesteśmy w stanie nawet zauważyć, że te wydarzenia doprowadziły do jakiegoś potem postępu, progresu, rozwoju, awansu. Ale na dzień dzisiejszy trudno to sobie wyobrazić, dlatego no niestety trzeba się po prostu pogodzić z tym, co się dzieje. Kolejnym istotnym tranzytem jest opozycja Pallas do Waszego Słońca urodzeniowego. Pallas porusza się zbyt szybko, żeby była w ogóle wykorzystywana w prognozach rocznych, ale tutaj ona wejdzie w retrogradację, w związku z czym bardzo zwolniła i warto przystanąć nad tym tranzytem. Od końca lutego do końca kwietnia, a następnie od końca września do końca pierwszej dekady października zapanuje nieco nerwowa atmosfera, kiedy rozsądek podpowie rozwiązania, które nie będą za bardzo zgodne z Waszymi dążeniami. Stąd wrażenie, że Wasza kreatywność nie będzie absolutnie wykorzystywana tak, jakbyście sobie tego życzyli. Dodatkowo trzeba dodać, że w kwietniu Pallas będzie w retrogradacji, co spowoduje, że zaistniała sytuacja będzie Was bardziej męczyć wewnętrznie. Będziecie bardziej myśleć o problemach, nawet sobie je wyobrażać w dużo gorszym stopniu, niż one faktycznie będą istniały. Być może jednak trzeba będzie coś zrobić od nowa albo z czegoś zrezygnować. Na pociechę powiem, że ten tranzyt nie jest bardzo silny, i no to jest takie chwilowe denerwowanie, ono minie i nie pozostawi po sobie jakichś dramatycznych śladów. Kolejnym tranzytem, który też nie zawsze byłby wzięty pod uwagę, jest kwadratura Juno do Waszego Słońca urodzeniowego. Juno to znowu jest planetoida, która porusza się bardzo szybko, ale tutaj znowu wejdzie w retrogradację, w związku z czym warto się też jej przyjrzeć. Od początku trzeciej dekady marca do końca maja kwestie małżeńskie, w ogóle dotyczące związku uczuciowego, będą niezgodne z Waszymi celami osobistymi, albo tak będziecie to odbierać. Możecie mieć wrażenie, że musicie wybierać między jednym a drugim, chociaż tak nie jest. Te dwie dziedziny życia naprawdę da się pogodzić. Trzeba tu dodać, że od początku tej fazy do trzeciej dekady kwietnia Juno jest w retrogradacji, a to tym bardziej sprawi, że będziecie roztrząsać te dylematy wewnętrznie, a nie działając. To nie jest takie złe, bo zmusi Was do przeanalizowania swoich decyzji i dokonania korekt. Być może coś trzeba będzie zrobić od nowa. Od połowy czerwca do pierwszej dekady lipca Jowisz utworzy koniunkcję z Twoim Słońcem urodzeniowym. To czas bardzo pozytywnej energii i optymizmu. Warto go wykorzystać na naukę i rozwój osobisty. To jest w ogóle taki moment, kiedy czujemy się bardzo szczęśliwi, tacy naładowani pozytywnie. Bardzo dużo chcemy zrobić naraz najlepiej. Trzeba przy tym pamiętać, że po pierwsze nasz organizm nie wytrzyma zbyt dużego tempa, jakie sobie teraz narzucimy. Trzeba pamiętać o odpoczynku, a poza tym no wszystkiego naraz nie da się zrobić, więc priorytetyzacja jest istotna. I generalnie no przesyt też to nie jest coś dobrego, bo co za dużo, to niezdrowo. Od połowy sierpnia do końca września
Lilith utworzy trygon z Waszym Słońcem. To oznacza to, że dążenie do przyjemności, tak w sensie fizycznym, jak każdym innym, będzie doskonałą formą relaksu, która pomoże w realizacji Waszych celów osobistych. Więcej odwagi pozwoli odkryć nieznane Wam dotąd sposoby zadowolenia z życia. Nawet jeżeli trudno będzie się oprzeć jakiejś pokusie i sam fakt, że się jej ulegnie, to nie sprawi, że pojawią się jakieś dramatyczne konsekwencje, a wręcz po prostu będziecie mieli większe doświadczenie i możecie się do czegoś zainspirować. W życiu mężczyzn może pojawić się jakaś niezwykła, inspirująca kobieta, zupełnie inna niż te, które znaliście dotychczas. Ostatnim istotnym dla Was tranzytem w tym roku będzie sekstyl Marsa do Słońca. Od 4 tygodnia listopada do końca 2 dekady grudnia, a następnie w maju już następnego roku, odczujecie więcej sił witalnych, poprawę zdrowia, szczególnie jeśli nie było ostatnio najlepsze, co da szansę na wykonanie sporej pracy. Nie zabraknie Wam też zapału, pewności siebie, a i nowych możliwości, szczególnie w dziedzinie, w której mieści się Wasze Słońce urodzeniowe, w sensie w domu, w którym mieści się Wasze urodzeniowe Słońce w horoskopie natalnym i gdzie tam w tym horoskopie, który dom znajduje się w Lwie. Wzmoże się ogólnie rzecz biorąc Wasza chęć zaspokojenia wszelkich instynktów i temperament wzrośnie. Trzeba to jeszcze dodać, że w 2 i 3 tygodniu grudnia planeta będzie w retrogradacji, co nieco zmieni kierunek działań i je wyhamuje. Nieco bardziej skupicie się na własnym wewnętrznym ego, popracujecie może trochę nad sobą w duchu wymaganych od siebie zmian karmicznych. To wszystko, jeżeli chodzi o horoskop na rok 2024 dla urodzonych w znaku bliźniąt między 26 a 30 maja. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, szczególnie do tych prognoz miesięcznych, gdzie będzie więcej szczegółów, więcej planet, więcej informacji. No i zapraszam do subskrybowania kanału, dzięki czemu będziecie wiedzieli, kiedy te nowe filmy powstaną. Do widzenia! Horoskop na rok 2024 dla urodzonych w znaku bliźniąt między 31 majem a 4 czerwcem. Też można te osoby z granicznych dat zajrzeć do poprzedniej prognozy, z poprzedniego zakresu albo do następnego, jeśli jesteście urodzeni 4 czerwca. To dlatego, że po prostu nie da się tych dat tak na sztywno ustawić. Pierwszym istotnym tranzytem w Waszym wypadku jest kwadratura Lilith do Słońca urodzeniowego. Od początku stycznia do połowy lutego dążenie do przyjemności, tak w sensie fizycznym, jak w każdym innym, przeszkodzi Wam w realizacji osobistych celów. Kuszące będzie wszystko to, co jest niedozwolone, niewłaściwe lub po prostu złe. Niektórym trudno będzie się oprzeć z tym pokusom. Kolejna jest kwadratura Juno do Słońca. Juno, którego nie bierzemy pod uwagę zawsze, kiedy mówimy o długich okresach jak rok, ale w tym wypadku planeta wolniej porusza się i warto jest wziąć ją pod uwagę. Od końca lutego do końca 2 dekady marca, a potem od końca maja do końca 2 dekady czerwca, kwestie małżeńskie, takie w ogóle związane ze związkami uczuciowymi, będą niezgodne z Waszymi celami osobistymi, a przynajmniej tak będziecie to odbierać. Możecie mieć wrażenie, że musicie wybierać między jednym a drugim, co nie jest prawdą, dlatego że te dwie sfery życia naprawdę da się pogodzić. Trzeba tu także dodać, że w fazie luty-marzec Juno będzie w retrogradacji. To sprawi, że te dylematy będziecie roztrząsać bardziej wewnętrznie, mniej działając. To w sumie nie jest takie złe, dlatego że przeanalizujecie może kilka decyzji, dokonacie jakichś korekt, a może coś trzeba będzie zrobić od nowa. Od początku marca do połowy kwietnia, potem od połowy września do połowy stycznia odczujecie kwadraturę Saturna do swojego Słońca urodzeniowego. To nie jest pierwsza fala tego wpływu, więc już dawał wcześniej o sobie znać, ale na szczęście jest ona ostatnia. Znaczy ostatnio to jest ta druga, tak? Bo pierwsza jest druga, jest środkowa powiedzmy.
W każdym razie człowiek pod wpływem tego tranzytu staje się bardziej brutalny, bezpośredni i natarczywy, co powoduje narastanie się waszych problemów. To jest taka lekcja pokory, którą trzeba odbyć, przeczekać, pogodzić się z nią, nie walczyć z tym, co się teraz dzieje. Na pociechę powiem, że chociaż są to zwykle wydarzenia dość trudne, z którymi się nie zgadzacie, których byście jakby dobrowolnie nie doprowadzili do takiej sytuacji, no to ich zadaniem jest poprawa waszej jakości waszej życia, waszego życia. Tutaj nie chodzi tylko o sprawy oczywiście materialne, ale o jakość życia, o jakość tego, jakimi jesteście ludźmi, o to, co macie w tym życiu zrobić, jakie są wasze tak naprawdę zadania. To jest, temu służy i tak naprawdę koniec końców nawet na tym planie materialnym, jakby takiego własnego poczucia komfortu, z czasem zauważycie, że te wydarzenia mimo wszystko były dobre dla was, tylko że jak one się dzieją, no to trudno takie odbierać. I jeszcze ważne jest tutaj to, że od połowy września do połowy listopada Saturn jest w retrogradacji. To uczyni ten proces wyjątkowo trudnym, ponieważ będziesz mieć wrażenie, że wszyscy i wszystko są przeciwko tobie, że czas zatrzymał się w miejscu, ale nie w tym miejscu, w którym sobie byś tego życzyła bądź życzył. Będzie to związane z twoimi długami karmicznymi, tym bardziej tej energii nie da się pokonać, ale warto się zastanowić, jak te wydarzenia, które się dzieją, na ciebie wpływają i w jaki sposób możesz je wykorzystać do pracy nad sobą. Co one chcą ci powiedzieć, tak? W którą stronę chcą cię skierować? Bo im szybciej człowiek sobie ten kierunek uświadomi i przestaje jakby walczyć ze swoim przeznaczeniem, tym lepiej. Tutaj nie chodzi o to, że musimy podejmować określone decyzje. Tu chodzi tylko o to, że pewne rzeczy powinniśmy w życiu zrobić po to, żeby spełnić swój jakby obowiązek względem tych poprzednich wcieleń. Nie chodzi o poświęcenie od razu całego życia jednemu celowi. Od końca pierwszej dekady lipca do początku sierpnia, a potem od połowy grudnia do końca marca Jowisz utworzy koniunkcję ze swoim słońcem, z twoim słońcem urodzeniowym. To czas bardzo pozytywnej energii i optymizmu. Warto wtedy się uczyć i zająć własnym rozwojem osobistym. Ogólnie czas taki bardzo energetyzujący, taki bardzo tak poczucia szczęścia, tak poczucia, że wszystko mogę zrobić, że no, generalnie wszystko chcę zrobić. Trochę to jest nie najlepsze dla nas. Po pierwsze, nasz organizm jednakowoż i tak będzie wymagał odpoczynku, bo człowiek nie jest w stanie żyć przez nawet kilka tygodni bez snu, bez jedzenia, nie wiem, bez odpoczynku. A po drugie, no też wszystkiego naraz zrobić się nie da, więc trzeba ustalić priorytety i skupić się na tym, co jest rzeczywiście istotne, a nie łapać stu srok za ogon, bo wszystkie uciekną. Warto jeszcze dodać, że od połowy grudnia do początku lutego Jowisz będzie w retrogradacji. Wtedy to wsparcie będzie dotyczyć bardziej życia wewnętrznego, którym też warto by się wówczas zająć. Może otworzyć się na nową filozofię. Możesz też dojść do wniosku, że chcesz zmienić kierunek studiów lub powtórzyć jakiś etap, który kiedyś porzuciłaś. Weź. Ostatnim istotnym dla was tranzytem w roku 2024 będzie trygon Lilith do Słońca. Od końca września do połowy listopada dążenie do przyjemności, tak w sensie fizycznym, jak i każdym innym, będzie doskonałą formą relaksu, która pomoże w realizacji celów osobistych. Więcej odwagi pozwoli odkryć nowe formy cieszenia się życiem. Nawet jeśli będzie ci trudno oprzeć się jakimś pokusom, to fakt, że im ulegniesz, niespecjalnie negatywnie odbije się na twoim życiu, a doda kolejne doświadczenie i być może jakąś inspirację. Jeżeli chodzi o mężczyzn, w ich życiu może pojawić się jakaś niezwykła, interesująca kobieta, zupełnie inna od tych, które znaliście dotychczas.
To wszystko, jeżeli chodzi o horoskop na rok 2024 dla urodzonych w znaku bliźniąt od 31 maja do 4 czerwca. Zapraszam na kolejne filmy, szczególnie te o miesięcznych prognozach, gdzie będzie więcej szczegółów, więcej uwzględnionych planet i zapraszam do subskrybowania kanału, dzięki czemu dowiecie się, kiedy te filmy powstaną. Do widzenia! Horoskop na rok 2024 dla urodzonych w znaku bliźniąt między 5 a 9 czerwca. Znowu powtórzę, że jeżeli urodziliście się po brzegach tych dat, to można sprawdzić wcześniejszy bądź późniejszy etap, bo to nie są sztywne ramy, one się trochę ruszają i może tamte prognozy bardziej Wam będą pasowały, chociaż one nie różą się diametralnie. Niektóre z tych tranzytów się powtarzają, tylko w trochę innym okresie. No ale jeżeli ktoś będzie się tak czuł, że to nie do końca jego bajka, to zawsze można zajrzeć do sąsiada. Dość w zasadzie najważniejszy dla Was tranzyt w tym roku to jest sekstyl Chirona do Słońca Waszego urodzeniowego. I odczuwacie go już od marca ubiegłego roku. A teraz będzie on trwał do kwietnia i potem znowu od listopada do lutego 25. Poczujecie się wtedy docenieni dzięki temu, że z jednej strony sami się szanujecie, a z drugiej zachowujecie skromność i nie szukacie poklasku. Innymi słowy, po prostu robiąc swoje i skupiając się na tym, a nie na cudzym zdaniu, powodujecie, że ludzie zauważają efekt Waszej pracy. W ten sposób macie szansę poprawić swoją samoocenę w dłuższej perspektywie i zapomnieć o nieprzyjemnych zdarzeniach w przeszłości, które ją może nawet nie tyle niszczyły, ile w dużym stopniu podgryzały, że tak powiem. Teraz będzie czas na to, żeby otrząsnąć się z takich złych wspomnień, emocji i spojrzeć na siebie bardziej łagodnym okiem. Kolejnym istotnym tranzytem będzie kwadratura Juno do Waszego Słońca urodzeniowego. Juno nie jest brane pod uwagę zawsze przy długoterminowych prognozach, tak jak w przypadku roku, ale tutaj porusza się wolniej, dlatego warto poświęcić mu chwilę. Od drugiej połowy pierwszej dekady do końca lutego, a potem od trzeciej dekady czerwca do początku drugiego tygodnia lipca, kwestie małżeńskie, takie w ogóle związane ze związkami uczuciowymi, będą teraz niezgodne z Twoimi celami osobistymi, albo przynajmniej tak będziesz to odbierać. Możesz mieć wrażenie, że musisz wybierać między jednym a drugim, a będzie to wrażenie mylne, dlatego że w życiu naprawdę da się połączyć te dwie sfery. Trzeba tu dodać, że w lutym Juno jest w retrogradacji, co tym bardziej sprawi, że będziesz roztrząsać te problemy bardziej wewnętrznie, a mniej działając. To nie jest tak do końca złe, bo przemyślisz parę decyzji, dokonasz może jakiś korekt, być może coś trzeba będzie zrobić od nowa. Kolejnym istotnym tranzytem jest kwadratura Lilith do Słońca. Od połowy lutego do końca marca dążenie do przyjemności, tak w sensie fizycznym, jak i w każdym innym, przeszkodzi Wam w realizacji celów osobistych. Kuszące będzie wszystko to, co niedozwolone, niewłaściwe lub po prostu złe. Niektórym będzie się trudno tym pokusom oprzeć. Od połowy kwietnia do końca września odczujesz kwadraturę Saturna do swojego Słońca urodzeniowego. To nie jest pierwsza fala tego wpływu, dawał Ci się we znaki w zeszłym roku, ale dobra wiadomość jest taka, że ta fala jest ostatnią. Człowiek pod jej wpływem staje się bardziej brutalny, bezpośredni i natarczywy, co przysparza mu tylko problemów, a nie pozwala ich wcale rozwiązywać. Trzeba tą lekcję, która jest lekcją pokory, przeczekać, pogodzić się z tym, co teraz się dzieje. Natomiast walka z tymi siłami to tylko strata energii. Należy też wziąć pod uwagę to, że takie wydarzenia, które my dziś postrzegamy jako negatywne, złe dla siebie, one są po to, żeby docelowo skutki były dla nas dobre i zwykle tak jest. Ale dopiero z perspektywy czasu jesteśmy w stanie docenić, że rzeczywiście takie
decyzje, których sami nie podjęlibyśmy, wybory, których też nie dokonalibyśmy bez przymusu, okazały się dla nas korzystne. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że od początku lipca do końca września Saturn jest w retrogradacji, a to uczyni ten okres wyjątkowo trudnym. Będziecie mieli wrażenie, że wszyscy i wszystko jest przeciwko Wam. Że czas zatrzymał się w miejscu, ale nie dokładnie tam, gdzie byście sobie tego życzyli. Będzie to związane z długami karmicznymi i tym bardziej no, nie da się za bardzo z tym walczyć, a już naprawdę nie ma to sensu, bo trzeba te lekcje w końcu odrobić. Lepiej się zastanowić nad tym, jak wykorzystać te wydarzenia, co one chcą nam pokazać, jak powinniśmy się zmienić, żeby no, drugi raz do tego nie doszło, tak? Bo to dzieje się po to, żeby nas naprowadzić na tą właściwą drogę. To jest takie, ale no, musisz iść nie tu, tylko tu. No i im bardziej będziecie się opierać, tym mocniej będzie Was pchało. Dlatego no, lepiej się tak bardzo nie opierać. Od połowy pierwszej dekady sierpnia do końca pierwszej dekady września, potem od końca pierwszego tygodnia listopada do końca drugiej dekady grudnia i jeszcze w kwietniu przyszłego roku Jowisz utworzy koniunkcję do Twojego Słońca urodzeniowego. To bardzo taki energetyczny, optymistyczny czas, który warto wykorzystać na naukę i pracę nad swoim rozwojem osobistym. Ogólnie rzecz biorąc, to w ogóle taki moment, kiedy czujemy się wyjątkowo szczęśliwi, radośni, pełni życia. Wydaje nam się, że możemy przestawiać góry, co nie do końca jest prawdą. Oczywiście dużo można w tym czasie zrobić, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że wszystkiego naraz się nie da. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że nasz organizm też góry przenieść nie da rady. Też potrzebuje odpocząć i trzeba tego dopilnować, żeby tak się działo. Musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że no po prostu co za dużo, to niezdrowo. Ważne jest jeszcze to, że podczas fali listopad-grudzień Jowisz będzie w retrogradacji. Wtedy to wsparcie będzie takie bardziej na poziomie wewnętrznym i warto się wtedy zająć takim swoim rozwojem duchowym, może przyjąć jakąś nową filozofię. Możesz też dojść do wniosku, że chcesz zmienić kierunek studiów, albo jakiś etap powtórzyć, podjąć w momencie, w którym kiedyś go zarzuciłeś. Ostatnim tranzytem ważnym dla Was w roku 2024 będzie trygon Lilii do Słońca. Od połowy listopada do końca grudnia dążenie do przyjemności, tak w sensie fizycznym, jak i każdym innym, będzie doskonałą formą relaksu, która pomoże w realizacji osobistych celów. Więcej odwagi pozwoli odkryć nowe formy zadowolenia z życia. Nawet jeżeli trudno będzie Ci się oprzeć jakimś pokusom, to sam fakt, że im ulegniesz, nie spowoduje jakichś dramatycznych konsekwencji, a pozwoli poszerzyć doświadczenie i może zainspirować się do czegoś. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to w ich życiu może pojawić się nowa, interesująca kobieta, zupełnie inna od tych, z którymi mieliście do czynienia dotychczas. To wszystko, jeżeli chodzi o horoskop na rok 2024 dla urodzonych w znaku bliźniąt między 5 a 9 czerwca. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, szczególnie tych prognoz miesięcznych, gdzie będzie więcej informacji, więcej planet, więcej detali. No i zapraszam do subskrybowania kanału, dzięki czemu będziecie widzieli, kiedy te filmy zostaną opublikowane. Do widzenia! Horoskop na rok 2024 dla urodzonych w znaku bliźniąt między 10 a 14 czerwca. Warto też zajrzeć do sąsiadów, że się tak wyrażę. Jeżeli ktoś urodził się na początku tego okresu, to do tej wcześniejszej grupy. Jeżeli ktoś na końcu, to do tej późniejszej. Szczególnie jeżeli tak nie do końca będziecie się czuli komfortowo z tym, co teraz słyszycie. Ale też trzeba mieć na uwadze, że te tranzyty w tych sąsiedztwach, one się poniekąd powtarzają, przynajmniej niektóre z nich tylko występują w innych okresach czasu. Pierwszym takim istotnym tranzytem dla Was będzie koniunkcja Westy do Słońca urodzeniowego. Westa porusza się normalnie zbyt szybko, żeby uwzględniać ją w prognozie rocznej, ale tutaj zwolniła, w związku z czym warto się nad nią trochę pochylić. Pierwszy raz odczuliście tą koniunkcję w sierpniu ubiegłego roku. W tym roku od drugiej dekady stycznia do końca pierwszej dekady marca
Szczególnie kobiety poczują pełną zgodność swoich osobistych celów z ideałami, które wyznają. Trzeba tu dodać, że w styczniu i do końca pierwszej dekady lutego Vesta będzie w retrogradacji. To każe Wam trochę kluczyć w poszukiwaniu własnej drogi, ale na ostatnim etapie wszystko da się zrozumieć. Wszyscy poczujecie się w pewnym sensie zjednoczeni ze swoimi najwznioślejszymi ideami. Kolejnym tranzytem jest kwadratura Juno do Słońca. Juno znowu też porusza się za szybko, żeby za każdym jego ruchem analizować to w horoskopie rocznym, ale tutaj też zwolni, więc też warto wziąć go pod uwagę. Od trzeciej dekady grudnia do początku lutego, a potem od końca pierwszej połowy trzeciej dekady lipca, kwestie małżeńskie dotyczące związku uczuciowego będą niezgodne z Twoimi celami osobistymi, albo przynajmniej tak będziesz to odbierać. Możesz mieć wrażenie, że musisz wybierać między jednym a drugim, a tak nie jest, bo naprawdę w życiu da się te dwie sfery ze sobą pogodzić. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że od połowy stycznia do początku lutego Juno jest w retrogradacji. To sprawi, że będziesz rozstrząsać te dylematy bardziej wewnętrznie, a mniej działając. To nie jest takie złe, bo przeanalizujesz swoje decyzje, może coś skorygujesz, a może coś trzeba będzie zrobić od nowa. Znacznie ważniejszym będzie tranzyt Chirona, który uczyni sekstyl z Twoim słońcem urodzeniowym od połowy kwietnia do połowy listopada. Poczujesz się wtedy doceniona, doceniony dzięki temu, że z jednej strony sama się szanujesz, a z drugiej zachowujesz skromność i nie szukasz poklasku. Innymi słowy, po prostu robiąc swoje i nie skupiając się na tym, co kto powie, na cudzym zdaniu, powodujecie, że ludzie zauważają efekty Waszej pracy. W ten sposób macie szansę poprawić swoją samoocenę, szczególnie pod tym względem, pod którym była ona podburzana przez Wasze złe doświadczenia, złe wspomnienia, które pozostawiły jakiś taki bolesny ślad i z którym no tak nie do końca sobie poradziliście i to gdzieś tam Was siedzi i na pewnych polach blokuje. Teraz jest taki czas, żeby sobie z tym poradzić, żeby sobie nawet samemu udowodnić, że to nie jest problem, że dajecie radę mimo to. I teraz kwadratura Lilii do Słońca, też dość istotny tranzyt. Od początku kwietnia do połowy maja dążenie do przyjemności, tak w sensie fizycznym, jak i każdym innym, przeszkodzi Wam w realizacji celów osobistych. Kuszące będzie wszystko to, co jest niedozwolone, niewłaściwe lub po prostu złe. I niektórzy nie będą potrafili się tym pokusom oprzeć. Od początku drugiej dekady września do końca pierwszego tygodnia listopada, a potem jeszcze w maju kolejnego roku, Jowisz utworzy koniunkcję z Waszym słońcem urodzeniowym. To jest okres bardzo energetyczny, optymistyczny, taki, w którym wydaje nam się, że jesteśmy w stanie przesuwać góry, a dobrze go wykorzystać na naukę i pracę nad sobą. Poza tym, mimo tej wielkiej radości wewnętrznej, trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze wszystkiego naraz nie da się zrobić i trzeba ustalić, co jest najważniejsze, a po drugie trzeba też pamiętać o tym, że nasz organizm ma swoje ograniczenia fizyczne i trzeba dać mu odpocząć, nie przeciążać go, bo to nie najlepiej mimo wszystko się kiedyś tam skończy. Trzeba tu też dodać, że od końca pierwszej dekady października do końca pierwszego tygodnia listopada Jowisz będzie w retrogradacji. Wtedy jego wsparcie dotyczyć będzie Twojego życia wewnętrznego, którym warto by się zająć, jakimś takim duchowym podejściem, może otworzyć się na nową filozofię. Możesz też dojść do wniosku, że chcesz zmienić kierunek studiów albo powtórzyć jakiś etap, który kiedyś zarzuciłaś, łeś. To wszystko, jeżeli chodzi o horoskop na rok 2024 dla urodzonych w dniach 10-14 czerwca znaku Bliźniąt. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, szczególnie tych prognoz miesięcznych, gdzie będzie więcej planet, więcej szczegółów. No i zapraszam do subskrybowania kanału, dzięki czemu będziecie wiedzieli, kiedy te filmy będą opublikowane. Do widzenia!
Horoskop na rok 2024 dla urodzonych w znaku bliźniąt między 15 a 20 czerwca. Też warto zajrzeć do sąsiadów, ci co urodzili się 15 do grupy wcześniejszej, ci co 20 do następnej, dlatego że te granice nie są sztywne, tego się nie da tak zrobić, żeby to zawsze tak było dokładnie z granic od północy do północy. Może okazać się, że prognoza sąsiada bardziej Wam pasuje. Tym bardziej, że akurat Wy nie macie za wielu tranzytów w tym roku takich do Słońca. Na pewno będzie się w Waszym życiu też działo dużo, bo tranzyty do pozostałych Waszych planet i elementów horoskopu na pewno jakieś mają miejsce, no tylko ja nie jestem w stanie o nich powiedzieć, a nie będę też mówiła o czymś, co Was nie dotyczy, tylko po to, żeby powiedzieć. Najważniejszym tranzytem i to takim, który tak naprawdę będzie Wam towarzyszył cały czas i on już Wam towarzyszy, bo od grudnia ubiegłego roku do końca marca kolejnego roku, czyli tego, który będzie 25, czyli on już się zaczął i skończy się już po tym roku, czyli generalnie mamy rok załatwiony jednym tranzytem, ale dość istotnym, dlatego że jest to kwadratura Neptuna do Słońca. Jest to okres dezorientacji, niepewności i takiego chaosu w kwestii obranego kierunku życiowej drogi, albo przynajmniej w spraw związanych z domem, w którym jest Wasze Słońce urodzeniowe, w Waszym kosmogramie urodzeniowym, ewentualnie z domem, w który leży w znaku Lwa, w Waszym kosmogramie urodzeniowym. Odczujecie fizyczne i psychiczne osłabienie, ale też czasem wręcz taką niemoc, a zdrowie Wasze się pogorszy. Ogólnie to jest czas niepowodzeń i rozczarowań, ale należy postępować zgodnie z własnym sumieniem. Nie kalkulować, tak? No dobrze, to zrobiłam tak, to było źle, to zrobiłam tak, to zrobiłam, to też było źle, to poszłam w tą stronę, to było niedobrze, to może zrobię inaczej, chociaż nie do końca uważam, że to jest dobrze. Trzeba robić tak, jak uważasz, że jest dobrze. Trzeba też zadbać o siebie, unikać wysiłku, używek, odpowiednio się odżywiać. Lepiej omijać wszelkiego rodzaju sekty czy jakieś inne zgromadzenia wzajemnej adoracji, bo dość łatwo będzie zostać oszukanym. Tak samo daleko od kasyn i jakiegokolwiek ryzyka w interesach. Jeśli to tylko możliwe w ogóle w tym czasie, ja wiem, no to jest długi czas, bo to jest dobrze ponad rok, no ale nie podejmować ważnych decyzji, a szczególnie w momencie od lipca do końca tego roku, czyli w drugiej połowie roku w zasadzie, wydaje się naprawdę starać się ważnych rzeczy nie robić, dlatego że wtedy Neptun będzie w retrogradacji, no i to będzie takim obciążeniem dość takim sporym, bo wyjątkowo będziecie narażeni na zafałszowanie obrazu sytuacji, albo przez własną wyobraźnię, albo przez oszustwo z czyjejś strony, albo przez używanie jakichś środków, które tam pozwolą świat widzieć na różowo, niemniej jednak on wcale taki nie będzie. No to jest taki ciężki czas, jeżeli chodzi o kontakt z rzeczywistością. Oczywiście samo uciekanie w marzenia to nie jest nic złego, no ale jeżeli robimy to przez pół roku, to już jest dość ciężkie, a do tego, jeżeli w tym czasie kierując się takimi zafałszowanymi informacjami ze swojej wyobraźni w podejmowaniu realnych, poważnych decyzji, no to możemy sobie zrobić naprawdę spory bałagan w życiu. Dlatego lepiej tego nie robić, no chyba że ktoś naprawdę wyjątkowo mocno stoi na ziemi. Mówimy tutaj o Słońcu w znaku bliźniąt, no pod koniec samym. No, naprawdę, jeżeli możecie, to miejcie na względzie to, żeby powstrzymać się od najważniejszych przynajmniej decyzji w tej drugiej połowie roku 2024. Znacznie mniejszego kalibru, a z tranzytem będzie koniunkcja Westy do Waszego Słońca urodzeniowego. Ona w ogóle rzadko brana jest pod uwagę przy długoterminowych prognozach, ale bo porusza się za szybko, ale ponieważ tutaj zwolniła, to akurat warto się nad nią zastanowić. Pierwszy raz odczuliście ją, tą koniunkcję, we wrześniu ubiegłego roku,
A tegoroczna fala zaczęła się w ostatniej dekadzie grudnia, też tego zeszłego roku, i potrwa do końca pierwszej dekady stycznia. W tym czasie szczególnie kobiety poczują pełną zgodność swoich osobistych celów z ideałami, które wyznają. Trzeba też dodać, że w styczniu Vesta będzie w retrogradacji, co każe Wam trochę kluczyć w poszukiwaniu właściwej drogi, ale na ostatnim etapie wszystko da się zrozumieć. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy poczujecie się w pewnym sensie zjednoczeni ze swoimi najwzniosłejszymi ideałami. I ostatni dla Was tranzyt w tym roku to kwadratura Lilith do Słońca. Od połowy maja do końca czerwca tego roku dążenie do przyjemności, tak w sensie fizycznym, jak i każdym innym, przeszkodzi Wam w realizacji celów osobistych. Kuszące będzie wszystko to, co niedozwolone, niewłaściwe lub po prostu złe. Niektórym trudno będzie się tym pokusom oprzeć. W nawiązaniu do kwadratury Neptuna ze Słońcem, no ten okres tak jakby się trochę pokrywa i mamy tutaj już od maja, więc no szczególnie w Waszym wypadku to będzie taki dość trudny okres naprawdę. To znaczy, nie chcę też straszyć, ale naprawdę warto wziąć pod uwagę to, że nie zawsze będziecie jakby tak samodzielnie w stanie dobrze wybrać. No, jeżeli macie kogoś naprawdę zaufanego, sprawdzonego, bo podszepty z osób o złych intencjach no też nie będą dobre, no to wtedy warto się takiej osoby rzeczywiście zaufanej zapytać, poradzić. Ale tak naprawdę samemu to nie radziłabym naprawdę. No chyba, że jakiś jeszcze super tranzyt macie do, nie wiem, do ascendentu, do księżyca, innej planety, no ale to tego nie wiem. To wszystko, jeżeli chodzi o horoskop na 2024 rok dla urodzonych w znaku bliźniąt między 15 a 20 czerwca. Zapraszam do oglądania prognoz miesięcznych, tam będzie więcej dla Was też, bo będą brane pod uwagę inne, szybsze planety i na pewno coś będzie o innych, bo po prostu tutaj mówimy o krótszym okresie i zupełnie innych wpływach. I zapraszam też do subskrybowania kanału, dzięki czemu będziecie wiedzieli, kiedy te nowe filmy powstaną. Do widzenia!